Pod ostatnim odcinkiem, czyli filmem o RWD9, pojawiły się komentarze pełne obaw dotyczących tego, czy to aby nie był ostatni odcinek serii Zabytki Nieba. A właśnie w tym filmie chcę dać odpowiedź dotyczącą tego, czy te obawy z komentarzy były zasadne i też dotyczącą tego, gdzie można będzie mnie spotkać, jeśli nie na YouTubie. Dzisiaj drugi raz w historii kanału nagrywam film, który dotyczy przyszłości Zabytków Nieba. Poprzedni taki film był z marca 2020 roku. Ja niedawno wróciłem do tego filmu i w zasadzie to sam się zdziwiłem temu, co ja tam mówię. Dlatego, że na tym filmie mówiłem, że przygotowanie odcinka zajmuje 2-3 dni, a zmontować go jestem w stanie w 5 godzin. Także albo człowiek był młodszy i lepszy, albo te filmy były gorsze. Dlatego, że dzisiaj doszedłem do etapu, w którym nie mam mowy, żebym w tak krótkim czasie był w stanie zrobić odcinek, a standardem w ogóle stały się filmy dłuższe dwukrotnie od tego, co wtedy nagrywałem. Ostatnie odcinki to już bardzo często się ocierają o film półgodzinny. I przez to, że te filmy są takie długie i że one są w zasadzie już w tym momencie w całości praktycznie wypełnione ujęciami samolotów, a nie ujęciem mnie na tle białej ściany, czy jak od niedawna widać na tle ściany takiej może trochę bardziej pasującej do tematyki Zabytków Nieba, produkcja tych filmów stała się dla mnie o wiele większym obciążeniem pod wieloma względami. Jednym z głównych powodów, dla których dzisiaj nagrywam ten film, jest moje takie wewnętrzne poczucie, że powinienem być w porządku, zwłaszcza wobec tych z Was, którzy nie tylko oglądają moje filmy, ale też przyczyniają się do powstawania kolejnych odcinków. Od 3 lat, już nawet od ponad 3 lat, ponad 100 z Was wspiera mnie finansowo za pośrednictwem platformy patronite.pl i to wsparcie dla Zabytków Nieba to jest w ogóle nieprawdopodobna sprawa. Dlatego, że po pierwsze to wsparcie, odkąd mój profil tam powstał, utrzymuje się na w zasadzie stałym poziomie, a po drugie to kwoty, którymi wspierane są Zabytki Nieba, to są kwoty, które są standardem dla kanałów 10-krotnie większych pod względem liczby subskrybentów nawet od mojego kanału i tak naprawdę nikt nigdy nie docenił mnie za żadną rzecz, jaką ja w życiu zrobiłem w taki sposób. Ktoś chciał wesprzeć mnie na Patronite i brakło miejsca. I dostaję maila, jak można mnie wesprzeć finansowo inaczej, bo ktoś w cudzysłowie czekał w kolejce, żeby wpłacić na Zabytki Nieba i się nie doczekał, bo go inni wyprzedzili. To jest w ogóle nieprawdopodobna rzecz. Ale co jest najważniejsze, to, że za tym, że ja otrzymałem wsparcie finansowe na tworzenie swoich filmów i rozwijanie kanału Zabytki Nieba, szła w zasadzie nieformalna umowa, z której wynikało, że po osiągnięciu pewnej kwoty, która została osiągnięta w zasadzie natychmiast, ja utrzymam tempo produkcji filmów wynoszące publikację jednego nowego odcinka na miesiąc. I od 42 miesięcy, bez wyjątku, niezależnie od tego, co się w moim życiu działo i niezależnie po prostu od niczego, zawsze w każdym miesiącu odcinek się ukazał. Obecnie na kanale są 163 filmy, na oglądanie których łącznie poświęciliście już 106 lat, więc to niewiele krócej niż wynosi historia lotnictwa. Także myślę, że nie jest to wcale taki najgorszy wynik. Jak może zauważyliście, oglądając zwłaszcza najnowsze odcinki Zabytków Nieba, pojawiła się taka prawidłowość, że nowy odcinek pojawia się w ostatnich dniach miesiąca. I to nie jest jakiś mój zamysł czy plan, ale jest to związane z tym, że tak jak wspomniałem, już nie mam mowy, żebym ja zrobił odcinek w ciągu 2, 3 czy nawet 7 dni. I to mnie trochę za dużo zaczęło kosztować. Ja ostatnio nawet podczas premiery jednego z filmów dostałem taki komentarz, z którego wynika, że te filmy są warte tego, żeby je tworzyć nawet kosztem siebie, bo jest to rodzaj pewnej misji. To jest oczywiście wielkie docenienie tego, co robię i zgadzam się z tym, że jest to forma misji i wiem, że ten komentarz był napisany w dobrej wierze, ale jednak pozwolę sobie tutaj na pewną polemikę i pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, że kosztem siebie należy robić te filmy. Ja doszedłem do takiego momentu, że całe moje myślenie w zasadzie zostało podporządkowane temu, żeby wymyślić nowy odcinek, a jak już ten odcinek zacznie powstawać, to żeby mieć w głowie to, jak on ma wyglądać i żeby nie zapomnieć tego, żeby tam zmontować coś,
co właśnie miało tam być, albo żeby nie zapomnieć o tym, że znalazłem jakieś nowe zdjęcie i żeby je tam umieścić, albo żeby nie zapomnieć zacytować jakiegoś źródła, które trzeba, no generalnie o wielu rzeczach takich trzeba myśleć tak naprawdę, dopóki film nie powstanie całkowicie, no to jego jedyna forma prezentująca to, jak ma wyglądać, jest wyłącznie w mojej głowie. I się parę razy przyłapałem, nawet nie parę razy, na tym, że z kimś rozmawiam, ktoś coś dłużej do mnie mówi, a ja się tak, można powiedzieć, trochę zawieszam i wyłączam się z rozmowy, bo myślę o odcinku. Zdarzało mi się zamiast skupić na mszy w kościele, myśleć o odcinku. Zdarzało mi się, prowadząc samochód, bardziej się skupić na myśleniu o odcinku niż na skupieniu się na drodze. I to się zaczęło robić naprawdę nieprzyjemne, niebezpieczne i generalnie jeżeli cokolwiek robiłem, co nie było związane z odcinkiem, zwłaszcza kiedy już to była druga połowa miesiąca, to moja głowa była wypełniona jakąś taką wielką mieszanką myśli dotyczących tego, jak ten odcinek powinien wyglądać i wyrzutów sumienia, że ten odcinek jeszcze w ogóle nie jest gotowy i że robię cokolwiek innego niż montowanie filmu. A to też na pewno nie powinno tak być. Jak zamierzam coś kończyć, albo jak zamierzam coś zmienić, no to czuję faktycznie taką potrzebę, żeby z tego się, nie wiem czy dobre słowo, wytłumaczyć, ale żeby może trochę więcej o tym powiedzieć niż tylko, że było tak, a będzie tak, nie? Jest jeszcze taka kwestia dotycząca filmów już na tym etapie rozwoju kanału, do którego doszedłem, że to, czy film powstanie, to jest rzecz, która nie zależy tylko ode mnie. Ja oczywiście nie wywieram na nikogo presji i jeżeli ktoś ma jakiś samolot, jakiś model, jakieś miejsce, które może udostępnić i się tam umawiamy, to musi to pasować obu stronom. I teraz wygląda to w ten sposób, że czasami dostanę od kogoś kontakt do trzeciej osoby, która mnie nie zna. Nie zawsze mi się uda skontaktować, może ktoś nie odbiera telefonu obcego. Okej, no nie będę się dobijać. Ostatnio na przykład była taka sytuacja, że powstawał film o RWD-9 i w tym filmie miał wystąpić model samolotu RWD-9 w dużej skali, bardzo ładny, realistyczny model, który zresztą wystąpił nawet w samej czołówce do tego filmu, takiej stylizowanej na relacje z turnieju Challenge. I tam wyszła taka oto sytuacja. Wyłączcie całą elektronikę, wszystko co jest. Gdzie jest to? To telefony, bo wyłącza TV, wszystko się da. Niech pan wyłączy to. Tutaj, jeżeli to, co widzieliście, nie było jasne, to już powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ten model miał wykonać lot specjalnie po to, żeby został sfilmowany przeze mnie do odcinka Zabytków Nieba, ale modelarz, który pilotował ten model, wyczuł w trakcie pierwszego lotu zakłócenie w sterowaniu tym modelem. Mnie poproszono, żebym wyłączył kamerę. Mało prawdopodobne, że ona była źródłem zakłóceń, no ale okej. Model został sprowadzony na ziemię, no i nie udało się go naprawić, można powiedzieć. Nagrywam tę naprawę też w klimacie challenge'u. No i kolejne loty zostały odwołane. A mieliśmy plan, żeby nagrać jeszcze z kamery GoPro ujęcia z tego samolotu z kabiny, tak jakby to widział pilot, i ujęcia ze skrzydła. I na skrzydle kamera GoPro była, też bez żadnego trybu zdalnego nadawania ani niczego, co by mogło zakłócić, ale od wibracji wysunęła się karta. I ta kamera nagrała kilkusekundowy fragment nagrania, jeszcze nawet nie samolotu w powietrzu. Oni byli w stanie ten model tam przeglądnąć, zmienić aparaturę i uruchomić go za 2 miesiące. A nagrywanie było robione tak, że ja miałem gotowy cały film o RWD, oprócz tych kilku ujęć modelu. A to były ostatnie dni miesiąca. I teraz, gdy był wybór taki, albo nie robię filmu w tym miesiącu, no ale jest zobowiązanie z Patronite'a, z którego się muszę wywiązać, więc się chciałem wywiązać, albo robię ten film za 2 miesiące, jak naprawią model, ale wtedy w ciągu kilku dni musiałbym od zera znaleźć inny temat i zrobić inny film, którego jakość by pewnie na tym pośpiechu ucierpiała, albo to, co zrobiłem, czyli montuję film z tego, co mam, no i nie było na tym filmie ujęć ze skrzydła ani z kabiny samolotu, co ten film pewnie w niezauważalny sposób zubożyło, no ale ja wiem, że no, nie powstało to dokładnie tak, jakbym to zaplanował. I to jest może mały problem, ale jest też na przykład inny problem i tutaj chciałem się wytłumaczyć też poniekąd przed pewnym pilotem, który ze mną leciał, dlatego że dogadaliśmy się na zrobienie filmu o samolocie Koliber. Ja byłem w Warszawie, lataliśmy Kolibrem nad Warszawą, mam nagrane jakieś tam ujęcia z powietrza, mam nagrane ujęcia z ziemi tego Kolibra, z powietrza w sensie z kabiny. I to już było, że nie pamiętam kiedy.
Ale chyba w zeszłym roku, chyba nie 2 lata temu jeszcze, ale strasznie dawno. I teraz dalej byłem umówiony gdzie indziej na to, że mogę nagrać innego kolibra z drugiego samolotu. Takie ujęcia, jakie były na filmie o Wilgach. I to moim zdaniem jest bardzo fajne i by bardzo wzbogaciło ten film. Ale też tam były różne perypetie, w które nie wnikam i nie udało mi się do tej pory z jednej strony umówić na lot tym kolibrem, ale z drugiej strony to nie jest też niczyja wina, ani z nikim umowy nie podpisywałem. Ale myślę, że warto jest, żeby poczekać i te kolibry z zewnątrz nagrać i wtedy ten film będzie o wiele ciekawszy. Ale to jest coś, co odwleka mi zrobienie filmu, na którego znaczną część już kiedyś tam poświęciłem czas i odwleka to go na tak naprawdę nieznaną przyszłość. To, że ja film daję co miesiąc, to z jednej strony ktoś może powiedzieć, no to jest jakby gwarancja kanału, to napędza kanał, no bo film jest co miesiąc i wiemy, że będzie co miesiąc, ale z drugiej strony niektóre filmy przez to nie powstają, dlatego że jeżeli tworzenie filmu trwałoby dłużej niż miesiąc, to ja w tym momencie go nie robię, robię jakiś powiedzmy krótszy. I oprócz tego też mam cały czas w głowie pewną presję, bo nie jestem w stanie zrobić ani jednego filmu na zapas. Na tym na przykład cierpi Łoś. Film o Łosiu, na który każdy czeka i który ja też bym bardzo chciał zrobić, ale film o Łosiu nie powstaje, dlatego że to jest temat, którego ja nie jestem w stanie sobie ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, w ciągu miesiąca, jak również nie jestem w stanie przygotować filmu o Łosiu równolegle z innym filmem, który byłby tworzony tylko po to, żeby co miesiąc się na kanale pojawić. Więc Łoś czeka na zmiany. O, teraz może będzie trochę z mojej prywatnej strony więcej, to też niektórzy na to czekają i czasem o to pytają. Zabytki nieba istnieją od 2017 roku, chyba od marca. Także to jest generalnie 1/5 ponad mojego życia. I co za tym idzie, kiedy ja zaczynałem tworzyć Zabytki nieba, to moje życie było na kompletnie innym etapie, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Moje życie zawodowe wyglądało wtedy tak, że ja miałem więcej prac, no konkretnie to było związane z tłumaczeniem artykułów i publikacji. No i po prostu ile tłumaczeń w danym miesiącu chciałem przyjąć, tyle mogłem przyjąć, a ile chciałem, to mogłem odmówić. A obecnie ja pracuję w stałych godzinach, o tym też za chwilę powiem, bo pracę też niedawno zmieniłem. I choćby mi się bardziej opłaciło robić odcinek i bym dostał nie wiadomo ile pieniędzy na Patronite, to ja i tak etatowo to, co mam do zrobienia, muszę zrobić. I nie jestem w stanie zmniejszyć sobie swojej zawodowej pracy po to, żeby zrobić odcinek Zabytków Nieba. Także to jest jeden taki z moich prywatnych powodów. A drugi z powodów to jest moja najważniejsza rzecz na świecie. To jest nasz Dzidek. Dzidek nie ma na imię Dzidek, ale to jest jego przezwisko, żeby nie ujawniać personaliów przez internet, nawet przed tak zaufanymi widzami jak widownia Zabytków Nieba. Tutaj akurat Dzidek cieszy się, że sobie podskakiwał pod iskrą w czasie wycieczki do Mielca i zobaczył, że człowiek może latać bez samolotu, bardzo się cieszył. I też muszę mieć trochę czasu, żeby pokazać samoloty i całą resztę świata Dzidkowi. A Miarka się przebrała w momencie, kiedy mieliśmy taki miesiąc, że z powodu tam sytuacji w życiu prywatnym bardzo mi się opóźnił montaż filmu, który już był częściowo stworzony. I siedziałem ile czasu tylko się dało, żeby dosłownie mając kilkadziesiąt godzin rezerwy koniecznie film zmontować. No i się trafiło, że wtedy akurat Dzidek się chciał pobawić z tatą. I pierwszy i ostatni raz w życiu zamknąłem się w pokoju i udawaliśmy z żoną, że taty nie ma w domu, bo tata musiał zrobić film, a nie pobawić się z Dzidkiem, bo tata obiecał, że film będzie do 31, a nie do 3 następnego miesiąca. No, tyle w temacie. Bo ja też taki jestem, nie wiem, czy ja się do końca do pracy twórczej nadaję, ale ja jestem w stanie coś robić albo nie. Jak pewien fragment filmu, którego zrobienie, powiedzmy, zajmuje mi 1,5 godziny, ma być, to ja muszę to robić 1,5 godziny. Jak ja to przerwę po 20 minutach i wrócę, to ja to muszę robić od początku. No a poza tym moja działalność i jakaś tam w branży rozpoznawalność wyszła poza YouTube'a. Także też jestem zapraszany na różne imprezy, na przykład na pokazy w Dęblinie byłem zaproszony imiennie, za to bardzo dziękuję. Byłem zaproszony na galę Cumulusów, mimo że tej nagrody nie otrzymałem, ale też byłem zaproszony na galę. Czasami też są fajne historie, bo na przykład byłem poproszony o wygłoszenie takiego przemówienia na odsłonięciu pomnika w Strzebiniu.
Na pomniku widzimy skrzydła samolotu, które są pomalowane w kolor szary. Tak były częściej malowane samoloty operujące nad morzem, bo ten samolot też występował w wersji morskiej. Samoloty lądowe miały trójbarwny kamuflaż, krytykowany za to, że był on zbyt jaskrawy. A wspomniane szachownice wyglądały tak jak na pomniku, który jest tutaj pokazany. Przed wojną polska szachownica miała pole czerwone na górze z lewej strony, współcześnie ma z prawej. Często jest to pomijane, ale akurat na samolotach Lublin te szachownice malowane były w obu wersjach, w tym również dwie różne na jednym samolocie. Zatem jakkolwiek byśmy tego wieńca nie położyli, dzisiaj byłoby to zgodne z historyczną prawdą. Oczywiście wystąpienie było dłuższe i wyczerpywało w znacznej mierze temat, o który mnie poproszono, ale też przygotowanie takiego wystąpienia wiąże się dla mnie z nakładem pracy, no bo ja nigdzie nie pojadę gadać głupot i nie pojadę wymyślać, tylko jeżeli się umówimy, że mówię na ten temat, to mówię na ten temat, a jeżeli się umówimy, że mówię 15 minut, to mówię 15, a nie 17. I żeby to przygotować, też trzeba trochę czasu, żeby to przećwiczyć i żeby to merytorycznie zrobić, no bo na żywo, no to wiadomo, nic nie wytnę, ani nie nagram drugi raz. I to też jest praca, która wymaga czasu, a która nie jest tożsama z tworzeniem odcinka. A nigdy nie odmawiam, jeżeli ktoś mnie o takie coś prosi, bo to też jednak jest forma upamiętniania polskiego lotnictwa, a to jest moja taka nadrzędna idea. I też jest to robione w czasie prywatnym i jest to robione oczywiście niezarobkowo. I się cieszę z tego, że takie rzeczy się pojawiają i takie zaproszenia do mnie trafiają. No i jeszcze jest jedna sprawa. Dla niektórych się może okazać bardzo ważna właśnie odnośnie mojej pracy zawodowej. To od niedawna zostałem przewodnikiem w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mam tę przyjemność. Pracuję tam, nie jestem tam codziennie, ale do muzeum, tak jak w każdym odcinku do tej pory, gdzie pojawiały się jakieś eksponaty z tego muzeum, zapraszam. Można mnie tam czasem spotkać. Jeżeli akurat nie oprowadzam wycieczki, to opowiadam o jakichś eksponatach. Pracując w takim muzeum mam okazję o pewnych szczegółach się dowiedzieć, które może nie są publicznie gdzieś tam znane, więc na jakiś ciekawy szczegół też można zwrócić uwagę. No i w zasadzie każdego dnia ktoś mnie tam rozpozna, także o ile tylko inne obowiązki mi na to pozwolą w danym dniu, to zawsze można parę minut poświęcić na rozmowę i poznać się osobiście. Także jak będzie mnie na YouTubie mniej, no to zapraszam do Krakowa i do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czyli podsumowując to, do czego zmierzam, od tej pory, czyli od września 2023 roku, moja działalność na YouTubie i nie na YouTubie będzie wyglądać następująco. Po pierwsze, angażuję się w pracę w muzeum i w różne lokalne działania, których na YouTubie nie widać, a dla których czasami nawet jest lepiej, jeżeli nie zostaną upublicznione lub jeżeli zostaną pokazane dopiero kiedy się zakończą sukcesem, a to czasami trwa wiele lat. Po drugie, pozostaję do dyspozycji wszystkich, którzy chcieliby moją pomoc wykorzystać gdzieś, gdzie dzieje się coś związanego z historią polskiego lotnictwa. Czyli jeżeli ktoś by chciał, żebym opowiedział w szkole o jej patronie, jeżeli jest związany z lotnictwem. Jeżeli by ktoś chciał, żebym właśnie powiedział parę słów o samolocie, który gdzieś się rozbił i jest tam odsłaniany pomnik, albo o jakimś innym fragmencie historii lotnictwa. Albo gdyby ktoś chciał, żebym, nie wiem, jakieś pokazy lotnicze gdzieś skomentował, czy cokolwiek takiego, to ja bardzo chętnie oczywiście w takim czymś udział wezmę i pozostaję do dyspozycji. Kontakt mailowy do mnie przez YouTube'a bardzo łatwo można znaleźć. Po trzecie, mam pomysł na przetłumaczenie pewnej publikacji, dość istotnej dla historii lotnictwa, ale to by musiało zostać wydane, więc może o tym w późniejszym czasie powiem, ale też już coś na ten temat zaczynam działać. Po czwarte, myślę o stworzeniu jakiejś strony internetowej i tutaj prośba, jeżeli ktoś z Was jest informatykiem i się na tym zna, która byłaby pewnego rodzaju archiwum dla zabytków nieba, dlatego że ja nie będę żyć wiecznie, i nie będę wiecznie YouTube'a używać. A YouTube wprowadza od przyszłego roku taką zasadę, że jeżeli na jakimś kanale przez 2 lata nie było aktywności, to ten kanał może zostać usunięty. Myślę, że kanał wielkości zabytków nieba, który YouTube'owi przynosi jakiś tam finansowy profit, od razu usunięty nie zostanie, ale generalnie myślałem o tym, żeby stworzyć jakieś archiwum poza YouTube'em, gdzie te filmy po prostu by były, niezależnie od algorytmów, niezależnie od cenzurowania niektórych treści, w pełnej swojej formie. I jeszcze, jeśli bym tam te filmy archiwizował, to by to były takie, można powiedzieć, wydanie drugie poprawione.
bo są filmy, na których ja coś powiedziałem źle i ktoś mi zwrócił uwagę, są filmy, gdzie ja coś sam źle zrobiłem, są filmy, gdzie się po prostu przejęzyczyłem, są filmy, gdzie na przykład nie ma jakiegoś zdjęcia, a mogłoby być, ale udało mi się na nie trafić dopiero wiele miesięcy po tym, jak film powstał, więc myślę też o czymś takim jak takie archiwum zabytków nieba filmowym, ale również w tym archiwum byłyby wszystkie zdjęcia, które ja robiłem samolotom na potrzeby odcinka, co na przykład mogłoby być przydatną rzeczą dla modelarzy. Albo nawet częściej się okazuje obecnie, że nie dla modelarzy, tylko dla takich cyfrowych modelarzy, można powiedzieć, którzy robią modele samolotów do tego, żeby one były dodatkiem do różnych symulatorów. No, ja akurat się w te rzeczy nie bawię, ale jest to dość spory rynek i zapotrzebowanie na takie samoloty wirtualne też jest. No i finalnie, jak będzie z filmami na YouTubie? Będzie to wyglądało w ten sposób, że ja chcę pozostać dalej taką niezależną od wszystkich, można powiedzieć, jednoosobową manufakturą, która będzie te filmy robić, kładąc nacisk na ich jakość, na wyczerpanie tematu, a nie na ilość tych filmów. W związku z tym te filmy teraz będą się pojawiać trochę rzadziej niż do tej pory, ale nie jestem w stanie zadeklarować i nie chcę deklarować, ile to będzie. Czy to będzie 8 filmów rocznie, czy 10 filmów rocznie, czy może mi się uda, że zrobię tyle, ile było, czy może w jednym miesiącu jakimś cudem zrobię 2, później będzie jakaś przerwa, tego nie wiem, ale na pewno tych filmów będzie mniej niż do tej pory. Pozwoli mi to właśnie na lepszą realizację filmów, które nie zależą ode mnie, na lepszą realizację filmów, do których jest wymagane zebranie ogromu materiału i na przykład na poruszenie tematów, o które czasami jacyś widzowie proszą w mailach czy w komentarzach, a trafi się na przykład, że jest to temat, o którym albo ja nie wiem praktycznie nic, albo że jest to temat jakiś naprawdę mocno niszowy i trzeba się nakombinować, żeby zrobić z tego odcinek. Także tak to będzie wyglądało od tej pory na YouTubie. No i pozostaje kluczowa dla mnie sprawa, żeby nikt nie poczuł się przeze mnie oszukany, czyli co będzie ze wsparciem finansowym na Patronite. Będzie to wyglądało w ten sposób, że ten profil nadal tam będzie i wspierać Zabytki Nieba będzie można dalej takimi samymi kwotami, jakie to było zrobione do tej pory. Natomiast zmienią się cele i nie będzie już deklaracji tej, że będzie to jeden odcinek co miesiąc. Tylko jedynym celem będzie po prostu wsparcie finansowe istnienia kanału i mojej działalności poza YouTube'owej. Czyli te środki będą nadal szły na pokrycie moich kosztów dojazdu do różnych miejsc, na jakieś tam baterie do kamery, na wymianę sprzętu, który się zużywa, na to, żebym na różnych aukcjach mógł zakupić jakieś stare zdjęcia, książki, pamiątki, również na to, żebym mógł bezkosztowo gdzieś pojechać na przykład i przemówić o historii samolotu na jakiejś rocznicy czy coś takiego. Natomiast nie będzie tu wyznaczona żadna konkretna kwota, którą zbieram, tylko po prostu jakim wsparciem nadal będę się mógł cieszyć, to jest w Waszych rękach. Z jednej strony nie oczekuję niczego, nie mogąc dać w zamian czegoś konkretnie zadeklarowanego, ale z drugiej strony nawet odpuszczenie nieco częstotliwości tworzenia odcinków to nadal sprawia, że ich robienie nie jest za darmo. W związku z tym wszystkim, którzy w obliczu tego, co powiedziałem, zrezygnują ze wspierania Zabytków Nieba na Patronite, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byli ze mną i wspierali mnie przez ostatnie 3 lata i dziękuję, że ich wsparcie odbiło się na jakości moich filmów, co myślę, że jest dość wyraźnie widoczne. A wszystkim, którzy po tym, co powiedziałem, swoje wsparcie, czy takie jak było, czy zmniejszone, pozostawią lub dołączą do tego wsparcia, również serdecznie dziękuję. Dużo to dla mnie znaczy. Niech Zabytki Nieba wyjdą spoza YouTube'a. W dużej mierze. Myślę, że to jest coś, czego bym sobie na ten moment najbardziej życzył, ale z YouTube'a Zabytki Nieba też nie znikną. Myślę, że tłumaczyłem się dłużej niż nie jeden gangster w sądzie, więc pora kończyć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w muzeum, w rzeczywistości, na lotniskach i na YouTubie. W takiej kolejności. Cześć.